gmina Szczecinek zaczyna wcielać w życie swój pomysł na przyciągnięcie inwestorów. Coraz bardziej realnych kształtów nabiera inkubator przemysłowy, na utworzenie którego urząd w ubiegłym roku otrzymał od rządzących spore dofinansowanie. Stawiamy na rozwój. Ma to polegać na tym, że chcemy przyciągnąć do nas, do naszej gminy inwestorów i mniejszych i większych. Powołaliśmy spółkę, na którą utrzymaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4,5 miliona złotych. Została powołana w marcu tego roku spółka Inwestpark Szczecinek i ta spółka będzie w imieniu gminy realizowała ten projekt. Polega to na tym, w pierwszym etapie na wybudowaniu kompleksu hal o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych. W tych halach planujemy stworzyć, przygotować powierzchnię do wynajęcia pod usługę i produkcję. Tajemniczy inkubator to więc nic innego jak zespół obiektów o łącznej powierzchni około 3000 metrów kwadratowych, a zadaniem zarządzającej nim spółki będzie zwiększenie atrakcyjności powierzonego jej terenu. Kompleks zostanie zlokalizowany na działkach położonych na południe od miejscowości Turowo, na pasie pomiędzy drogą krajową nr 11 oraz obwodnicą Szczecinka. Kubatury poszczególnych lokali będą różnorodne, tak aby miejsce dla siebie mógł znaleźć zarówno mały, jak i bardzo duży przedsiębiorca. W tej chwili jesteśmy na etapie prowadzenia jeszcze rozmów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, bo chcemy zamienić grunty, chodzi o grunty około 28 hektarów. Miejmy nadzieję, że jeżeli z tą procedurą uporamy się dosyć szybko, że jeszcze w tym roku dojdzie do przysłowiowego bicia szpadla. Całkowita wartość projektu to prawie 7,5 miliona złotych, z czego, jak już wspomniano na początku, 4,5 miliona złotych pochodzić będzie z rządowej dotacji.